Cyprian Kamil Norwid. Amen. Legenda. Pani Zofii Zaleskiej od Współmazura po Kądzieli. Amen znaczy i niech się tak stanie. Skrwawione ciało, haki żelaznymi, imperatorscy ludzie wzięli z ziemi i za arenę wynieśli, rzucili. A aniołowie w niebie hymn nucili, palmami wiejąc rozkwitającymi, i tę nawiali woń, o której święci gdzieś w katakumbach modłami zajęci jako szczególnej rzeczy rozmyślali. Tabliczki nagle wypuściwszy z dłoni i papirusy, na których czytali, czy słowo mówiąc tyle zlało woni? Więc się męczennik przeniósł do serafów, a do robactwa ciało podziemnego. Takiż poganin rzekł, ha! I cóż z tego? Azali prawda nie jest sługą trafów? Albo czy tygrys wąską kłów szczeliną wycedził prawdę oną z krwawą śliną? Lecz umarłego szata pozostała. Tej trędowaty dotknął się przechodzień i oczyszczony jest. I odtąd chwała śpiewają. Chromi doń się wleką co dzień i ślepych dziatwa wiedzie, nucąc chwała. Strędowaciały hańbą albo ślepy nieszczęściem, czarne nawodzącym krepy i paraliżem tknięty przerażenia. Niechaj się szaty dotknie pozostałej na Europy piersiach. Szaty małej jak szkaplerz, krwawym naznaczonej słowem. A z tłumu naród wstanie, zleczonego pod roztopionym w chmurach wielogłowem. Na znak onemu, co rzekł, i cóż z tego?